najpierw przedstawię wszystkich aktorów, następnie dziewczyny zaśpiewają piosenkę z musicalu i potem można zadawać pytania wszystkim artystom. Mikrofon jest na krześle. I potem jakieś serdeczki, wywiady jeszcze, nie ma problemu. Zaczynamy. W zespole tanecznym, który już gdzieś tam się nam pokazywał, przyszedł raz. Paula Matysek, Kamila Chojnowska, Klaudia Juszka, Krus von Barneleben, Dawid Tokarczyk i Kacper Wojciech. Dziękuję. Zapraszam zespół wokalny. W zespole wokalnym występują Sylwia Piotrowska, Diana Gliniecka, wybrana z castingu, i Monika Rejska, która jest z nami również współpracowana. Dziękuję. Kolejną osobą jest Ray Port, agent FBI. Zapraszam Piotra Kowacza. Piotr Kowacz jest naszym nowym nabytkiem. Witajcie na pokładzie. Kolejną osobą Tony Kibeli, Andrzej Krysiak, również znany tutaj w przemiejskiej publiczności, będzie starym bodyguardem głównej bohaterki. Bill Devaney, Daniel Klusek. Daniel Klusek z nami występował w Gris w trasie po całej Polsce. Cy Spector, Paweł Nowicki, również nasz nowy nabytek, wybrany z castingu. Witamy Cię na pokładzie. Kolejna rola, trudna rola, stalker, prześladowca, Leszek Andrzej Czerwiński. Myślę, że znany tutaj koszalińskiej publiczności. Teraz mamy najmłodszych naszych aktorów, pierwszy raz na scenie. Fletcher, czyli Tadziu Lesiński i Oliwier Jarosi. Zapraszam Was, panowie, tutaj na scenę. Proszę się ładnie ukłonić. Super. Teraz nasz tytułowy bodyguard, Frank Farmer, Filip Łach. Filip Łach został wybrany również z castingu. Witamy na pokładzie. Kolejna osoba, Niki Maron, Urszula Laurbańska. Została wybrana również z castingu, bardzo zdolna, młoda dziewczyna. I Rachel Maron, Magdalena Łoś, Wojcieszek. Raczej też znana w Koszalinie dziewczyna. Witamy Cię, Magdaleno. Can she see the hurt in me? I feel
Tak, nazywam się Filip Błach, skończyłem w tym roku studium wokalno-aktorskim na Dorotę Ładuszkowej w Gdyni i Bodyguard będzie, czyli Frank Farmer, będzie dla mnie moją pierwszą rolą na scenie, taką poważną. Jest to, czy jestem zaskoczony, pani zapytała? No, oczywiście jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, bo rola jest niesamowicie odpowiedzialna. Na pewno będzie to dla mnie dużym wyzwaniem, żeby zmierzyć się z tą postacią, rolą, którą wykreował Kevin Costner w filmie The Bodyguard. Odpowiedzi na pytanie, czy Filip był zaskoczony, ja opowiem anegdotkę. Jak zadzwoniłam do Filipa po raz pierwszy poinformować o tym, że będzie tytułowym naszym bodyguardem. Przyjął to oczywiście z wielką radością, po czym po pół godzinie zadzwonił i zapytał, czy on się nie przesłyszał. Czy to na pewno chodziło o tę rolę. Także chyba jednak był trochę zaskoczony. Dzień dobry, witam. Jeżeli chodzi o choreografię, nie jestem jedynym głównym choreografem. Oczywiście choreografię będziemy też robić z Kacperem i jeszcze z Jackiem, który niestety nie jest dzisiaj obecny. Logistycznie wszystko jakoś, myślę, to ustalimy. Wiadomo, może być trudno, jeśli chodzi o osoby dojezdne, ale z tego co wiem, tutaj wszystko jest dogadane. Pracą i swoimi umiejętnościami i tak naprawdę zdecydowali się dlatego, że wiedzą, na czym polega ta praca, ile to trzeba poświęcić czasu, ile poświęcenia, a wszystko jest dogadane tak naprawdę i no tak jak powiedziałem, nie ma wyjścia. Muszą po prostu ciężko pracować i nie ważne, czy ktoś jest z Krakowa, czy z Poznania, Gdyni. A podjął się tutaj z nami pracy i musimy sobie wszyscy razem dać pracę.